Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, szczególnie każdego, kto obejrzy ten filmik i wszystkich, którzy przyczynią się obejrzeniem tego filmiku do rozwoju mojego, słuchajcie, kanału. Oczywiście lajkując lub też komentując, do czego, słuchajcie, bardzo gorąco zachęcam. Ale wróćmy może do zapowiedzi, a więc do tytułu tego filmiku. Zapowiedzi nowej serii na moim kanale, do której przymierzałem się, słuchajcie, już od wielu miesięcy i jakoś nie było nigdy czasu czy też ochoty, aby rozpocząć, słuchajcie, tą nową właśnie serię z gry StarCraft 2. W tej chwili chęci są ogromne, no i gra już też została, słuchajcie, zakupiona w zajebistej cenie. I co ważne, słuchajcie, tą grę zakupiłem, znaczy ta gra ogólnie już posiadała, słuchajcie, wszystkie dodatki, jakie wyszły do tej pory. Choć w przypadku tej gry, a więc StarCrafta 2, można śmiało powiedzieć, że są to trzy zupełnie odrębne opowieści, które składają się, słuchajcie, w jedną całość. Seria StarCraft, słuchajcie, ma już około 19 lat. Pierwsza część wydana została w 1998 roku. Ja miałem wtedy, słuchajcie, zaledwie 16 lat. A tak na serio zacząłem grać w tą grę, jak chodziłem już bodajże do szkoły zawodowej, o czym wspominam w samochodowym Pitu, do którego serdecznie, słuchajcie, zapraszam. Wszystkie linki będą poniżej, będą w opisie. Słuchajcie, producentem StarCrafta jest Blizzard Entertainment, a więc wielki gigant w świecie, słuchajcie, gier. Trzeba wspomnieć, że StarCraft powstał dzięki, słuchajcie, marce Warcraft, bo Warcraft był ogólnie pierwszy. I właśnie Warcraft, który z kolei stał się, słuchajcie, wielkim hitem na rynku gier RTS. I właśnie dlatego też powstała właśnie kolejna odsłona, ale osadzona w zupełnie innym uniwersum, w dalekiej, słuchajcie, przyszłości, gdzie rywalizowały i rywalizują o władzę, słuchajcie, trzy rasy, a więc Terranie, Zergowie i Protosi. StarCraft, słuchajcie, okazał się wielkim hitem. Pod koniec 1998 roku gra doczekała się dodatku StarCraft Blood War, który dodawał nowe jednostki, nowe mapy do rozgrywki, słuchajcie, multiplayer. Po 12 latach fani doczekali się kolejnej odsłony tego RTS-a, który stał się grą już tak naprawdę kultową. Po 12 latach fani doczekali się kolejnej odsłony tego właśnie RTS-a, który stał się tak naprawdę grą kultową, jak wcześniej wspomniany Warcraft i Diablo, a więc wszystkie gry ze stajni, słuchajcie, Blizzarda. Co ciekawe, druga część StarCrafta została podzielona na trzy zupełne odrębne odcinki, która każda z nich opowiada losy każdej z trzech właśnie raz. Pierwsza to byli oczywiście ludzie, druga Zergowie, a trzeci Protosi. Każda część, słuchajcie, wychodziła co 2-3 lata i każda z tych części to odrębna, zajebista przygoda w świecie StarCrafta. Jedynego tak naprawdę RTS-a o niepowtarzalnym klimacie i zajebistej grywalności. Przez te lata niestety brakło mi czasu na rozegranie jednej z tych części, lecz właśnie teraz, słuchajcie, udało się kupić znakomity pakiet wszystkich części i to była ta kropka nad i, która zdecydowała, że będę mógł spokojnie usiąść i cieszyć się historią każdej z tych trzech ras, jakie występują w świecie StarCrafta. I serdecznie Was na nią zapraszam. A jeśli jesteście, słuchajcie, chętni do rozgrywki w multi, to dajcie znać. Jestem otwarty na jakiekolwiek wspólne granie w ramach zasady, słuchajcie, że gry mają łączyć, a nie dzielić. A więc zapraszam serdecznie na nową serię z gry StarCraft 2. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, pozdrawiam, ahoj.